Skoda Octavia, Toyota Corolla, Skoda Fabia i Dacia Duster to czołówka najlepiej sprzedających się samochodów na polskim rynku. Jeśli chodzi o auta używane, Polacy preferują coś z wyższej półki, coś bardziej premium, na przykład Audi A4. Oczywiście prędzej takie 10-12-letnie Audice, ale są osoby, które nie pogardzą świeżym mięsem pod postacią A4 B9. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na odcinek. Prezentowana B9 jest ze stycznia 2020 roku. Jakiś czas temu pokazywałem coś tak świeżego pod postacią B945 TFSI. Tam był 245-konny silnik benzynowy. Więcej o A4 B9 powiedziałem właśnie w tamtym odcinku, tak więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii powstania tego modelu, różnic do B8, to odsyłam do tamtej produkcji. Link będzie w opisie pod filmem oraz na koniec tego odcinka. Tak więc czekajcie do samego końca. Model ten w skrócie pojawił się w 2015 roku, jest nadal produkowany, aczkolwiek po drodze pojawił się lifting w 2018. Obejmował on drobne zmiany stylistyczne, jeśli chodzi na przykład o przedni zderzak, tylny zderzak, kilka innych drobnych elementów. Te zmiany nie były rewolucyjne, ale są elementy, po których można poznać, że to jest polift. Na przykład te trapezoidalne końcówki układu wydechowego. Przed liftem końcówki były okrągłe. Duża zmiana nastąpiła w kontekście nazewnictwa. O ile wcześniejsze modele miały nazwy współgrające z silnikiem i jego pojemnością, na przykład 2.0 TDI, to po liftingu pojawiły się dziwne nazwy, na przykład 40 TDI. I 45 TFSI. Poruszyłem ten temat w poprzednim odcinku z A4 B9 i komentarze były naprawdę niesamowite. Te oznaczenia to jest procentowa szansa wyrwania laski na dany model. Inny widz zasugerował, że w tym wypadku kupi Audi 100, będzie miał 100% skuteczność, a jeszcze inny wybrałby Audi 200. Wtedy wyrywałby dwie laski naraz. W tym przypadku 40% skuteczności, tak więc dwie dziewczyny na 5 spotkanych. Żarty żartami, ale co tak naprawdę kryje się tutaj pod maską? Otóż dwulitrowy dieselek o mocy 190 koni o momencie obrotowym wynoszącym 400 Nm. Warto odnotować, że od połowy 2020 roku 40 TDI ma wyższą moc, 204 konie mechaniczne, aczkolwiek moment obrotowy pozostał na tym samym poziomie. W tej wersji A4 jest w stanie rozpędzić się do pierwszej setki w niecałe 8 sekund, natomiast prędkość maksymalna to 231 km na godzinę. Czy jest to dobry silnik? Jeden z widzów miałby na to inne rozwiązanie. Ja bym tam włożył 1.9 TDI, 110 koni i do śmierci bym miał. Zamykając rozdział z danymi technicznymi, podam Wam jeszcze dwie wartości, a więc 1615 kg to jest waga tego samochodu w tej wersji oraz 40 litrów, to jest pojemność zbiornika paliwa. Niedużo, ale najprawdopodobniej ten silnik pali na tyle mało, że 40 litrów wystarczy Wam naprawdę na długo. Jak widzicie, samochód jest uszkodzony w prawy przód, oberwał zderzak, oberwał błotnik i felga. Feleczka tak przy okazji ma 19 cali, ogumienie 245x35. Z tego co widzę, lampa jest cała, ewentualnie jest delikatnie przerysowana. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś indziej są uszkodzenia. Wygląda na to, że nie. Maska. O, w tym miejscu jest delikatne wgniecenie, ale to już trzeba się naprawdę przyjrzeć. Co ważne, ten samochód jest w wersji S-Line. Tak jest. Cóż by to było za Audi, gdyby tu nie było S? A cóż by to był za odcinek, gdybym nie sprawdził kilku numerów VIN samochodów oferowanych aktualnie na sprzedaż na jednym z polskich portali ogłoszeniowych. Pierwsze z brzegu A4 B9, wystrzelone boczne poduszki powietrzne. W tym przypadku jeszcze można poznać, co to jest za model, ale są auta uszkodzone troszeczkę mocniej i pod pewnymi kątami nie idzie rozpoznać nawet, co to jest za auto. Oczywiście, jeśli chcecie kupić sobie uszkodzony samochód i go wyremontować, czemu nie? Jeśli chcecie jednak dowiedzieć się, jaka była naprawdę historia auta, które jest aktualnie sprzedawane w całości, sprawdzajcie numery VIN, jak to zrobić, link jest w opisie pod filmem. Zajrzyjmy więc do środka, sprawdźmy, jak wygląda to Audi wewnątrz i wiecie co? Jedna rzecz rzuciła mi się w ręce. Nie wiem, czy wspominałem o tym już kiedyś wcześniej, ale te klamki są naprawdę ergonomiczne. Nie otwierają się w tym kierunku, tak poziomo, tylko patrzcie, one się unoszą do góry.
Każdy praktycznie ma dłoń na wysokości klamki, troszeczkę wyżej ewentualnie, tak więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Audi naprawdę pomyślało, jeśli chodzi o ten aspekt. Zajrzyjmy więc do środka i sprawdźmy, co tu się dzieje. Jak widzicie, fotele są wykończone dwoma materiałami. Na zewnątrz skóra, pseudoskóra, po środku taki inny, przyjemny, sportowo wyglądający materiał. Na siedzeniu oczywiście nie mogło zabraknąć eski. Pojawiła się ona również na progu oraz na kierownicy. Swoją drogą kierownica, jak dla mnie, pierwsza klasa. Świetny projekt, ładnie to wygląda, aż chce się ją chwytać. Co do drzwi, często narzekam na drzwi w Audi. W tym przypadku jest ok. To jest obite alkantarą, to jest przyjemne w dotyku, na to przyjemnie się patrzy. Akompaniamentu dodaje taka czarna wstawka, przynajmniej nie amelinowa. A rozglądając się po reszcie wnętrza, no cóż, jedynie charakteru nie dodaje ten tablet. To jest troszeczkę jeszcze staroświeckie rozwiązanie. Cała reszta, jak dla mnie, piękna. Ten selektor biegów to jest naprawdę dzieło sztuki nowoczesnej, przynajmniej moim zdaniem. Tu są jakieś cyferki, prawdopodobnie od kontroli radia. Tu jest kilka pustych przycisków, ale jak widzicie, samochód jest wyposażony m.in. w podgrzewane fotele. Jest tempomat na kiju obok kierownicy. Resztę wyposażenia podam pod koniec odcinka. Przebieg tego samochodu po 10 miesiącach niecałe 30 tysięcy kilometrów. Odnosząc się jeszcze do wnętrza, tuż po uruchomieniu silnika włączyła się klimatyzacja, ją można włączać, wyłączać tym przyciskiem. Chciałem wyłączyć również wentylator i przypomniało mi się, jak to działa w Audi. No nie przecież w dół, tak jak w innych normalnych samochodach, gdzie regulując prędkość wiatraka do zera wyłączamy klimatyzację i nawiew? Nie, w tym przypadku jest osobny przycisk off. Jak już zapewne rzuciło Wam się w oczy, fotele w tym egzemplarzu regulowane są manualnie. Regulacja elektryczna dotyczy tylko podparcia odcinka lędźwiowego. Sprawdźmy, czy schowek nas zaskoczy. Jest tutaj taka klameczka, nie ma przycisku. Otwiera się dosyć powoli, przynajmniej nie tłucze, i unosi się bardzo leciutko. O, to lubię w tym akurat egzemplarzu. Czy jest książka serwisowa? No po tak krótkim czasie tutaj nic nie ma. Tu jest jakaś płyta od nawigacji i instrukcja obsługi samochodu. Jak widzicie, szyby w tylnej części tego samochodu są przyciemnione. Zasiądźmy więc za kierowcę, sprawdźmy, jak tu się siedzi, jak to wszystko wygląda. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to ta plama. Ktoś tutaj pobrudził krawędź fotela. Cała reszta wygląda ok, co prawda ten przebieg jest stosunkowo duży jak na świeże auto, ale prawdopodobnie był wykonany gdzieś po autostradach, tak więc jeśli chodzi o liczbę godzin, które ktoś spędził w tym aucie, to nie było ich dużo. Zajrzyjmy teraz do bagażnika, ale zanim to zrobimy, patrzcie i podziwiajcie, jak pięknie to auto wygląda z tyłu. Wcześniej powiedziałem, że końcówki układu wydechowego są trapezoidalne. Tylko wiecie co? Patrzcie na to. Końcówka po prawej. Widzicie to? Absolutnie ślepa końcówka. Tutaj nic nie ma, to jest atrapa, ale całe szczęście, że ta końcówka po lewej kryje w sobie prawdziwe rury wydechowe. A wracając do bagażnika, przycisk do jego otwierania znajduje się tuż nad rejestracją, klapa otwiera się automatycznie i voilà, pojemność bagażnika odpowiednia. Jeśli chcecie więcej, wybierzcie A6 Avant, ale jeśli Wam tyle wystarczy, A4 będzie dobrym wyborem. Pod podłogą co tu się znajduje? Akumulator. No i szkoda, że ta tacka w zasadzie nie jest blokowana żadnym, tak jakby zawiasem czy czymś. To po prostu jak krzywo odłożycie, to sprawia takie dziwne, tanie wrażenie. W bagażniku znalazłem również fragment tego samochodu, tak, który powinien być z przodu. O, sprawdźmy, jak to wygląda. I cyk, jak nowe. Specjaliści druciarze, być może ten fragment Wam wystarczy, nie będziecie musieli kupować nowego.
Klapę bagażnika zamykamy oczywiście z przycisku. Tutaj wszystko odbywa się bez problemu. I wracając jeszcze na sam koniec do tego oznaczenia 40 TDI, 45 TFSI, to jeden z widzów zasugerował, że jest to roczna procentowa utrata wartości. W tym przypadku aż tak dobrze nie jest i zniżka wynosi mniej więcej 1/3. Gdy A4, B9, Avant, 40 TDI, S-Line było nowe, według katalogu było wycenione na 46 300 euro. W tym momencie sprzedawca chciałby dostać za ten egzemplarz 31 900. Łopanie, jak drogo. Lepiej jeszcze z 10 lat poczekać i kupić to auto za 5000 euro i z przebiegiem oczywiście poniżej 100 000 km oraz gratis jakąś niesamowitą historią. Niemiec kupił i tylko do kościoła jeździł lub kupił i zgubił klucze od garażu. Dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków z perełkami z Niemiec. No i wyraźcie swoje zdanie w komentarzach. Co myślicie o tym samochodzie? Ja widzę się z Wami w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!